Dobry dzionek, jak rządny przygód się przywitować, bo ja też jestem rządny przygód, ale może nie urbexowych, tylko bardziej takich rowerowo-narciarskich, takich sportowych, bo też z tym sportem tyle pojechałbym, bo to raczej ze sportem niewiele mam wspólnego, to jest bardziej turystyka rowerowo i turystyka narciarska, bo chociaż z tą turystyką narciarską to też trochę przesadził, bo jak można robić turystykę, kiedy spędza się co najmniej 4 godziny w jednym i tym samym miejscu, nie? W sensie stoku narciarskiego. A jeżeli już go o stokach narciarskich, no to jest szansa, że dzisiaj takowa będziemy widzieć. Dobra. Dzisiaj jest w każdym razie środa, ale który to dzisiaj jest, to nie wiem. Muszę kuknąć. Zaraz wam powiem. 27 lipca. 27 lipca. Środa. Taki kurde, jakiś taki głupi dzień roboty. Środa i na rajza jedziesz. Ale cię nie chciało się iść do roboty, no to jadę na rower. W końcu do roboty chodzić nie muszę, bo bogatych starych to nie trzeba mi chodzić do roboty. A tak na poważnie, no to roba ma wolne. Wolne, czyli urlop, czyli coś, co potrafi nieźle ludzi rozmylić, bo nie chodzą wtedy do roboty, tylko się lenią. Jadą na czasy, na takie różne rzeczy. A ja powiem szczerze, że mi na żadne czasy nie zależy jechać. Ja uważam, że Śląsk też jest piękny i trzeba najpierw poznać ten teren, kaj się mieszka. Swoja ojczyzna, nie żadna mała ojczyzna, bo mała ojczyzna to jest swoja działka. O. Ojczyzna to jest mój Śląsk, przynajmniej do mnie. Heimat po naszemu. Chociaż no, także powiedział, że Śląsk to moja ojczyzna, mój heimat, a ostatnio rajza była całkowicie poza Śląskiem. Tak się akurat składa, że ja mieszkam na granicy Śląska, bo Czechowice, Dziedzice, no to już jest granica Śląska. Jak się jedzie z Czechowic, Dziedzic do Kaniowa, no to się przekracza granicę Śląska i Małopolski na Rzeczy Białej. Dobrze. Cisnę medali. Przejechaliśmy obok sanktuarium Świętego Mikołaja w Pierścu. Teraz koło piekarni. Co do tych urlopów, no to faktycznie potrafię co niekiedyś bardzo mocno rozmyliwić. Ja w czasie urlopu bynajmniej się nie lenię. Nie chodzi tutaj o rajzy rowerowe, a bardziej chodzi o to, że jak człowiek mieszka na wsi, no to zawsze jest jakaś robota do zrobienia. Przez cały tydzień, pierwszy tydzień urlopu robiłem na dachu. Właściwie ten dach żech robił. Spiekło mnie tam dość fest. No ale jak jest robota, to trzeba robić. Nie ma rady. Ktoś się zdziwi, no co to za urlop, nie, jak robisz? No to cholera, co mi ma na łeb lać? Pieniędzy nie ma, inflacja rośnie,
drożyzna szaleje, no to trzeba samemu się chytrzyć roboty. I zrobić dach. Dobra. Dzisiaj dachów nie robimy. Dzisiaj jademy na rajza. Jedyno rajza w czasie tego urlopu w tygodniu. No i jeden z pierwszych takich sztajchów. Swoją drogą to nie wiem, czy rzeczą godą, ale dostanę medal w październiku za Tour de Silesia. Taki oto szczegół. Mało istotny, bo chwalić się nie ma czym. No ale będzie. Wczoraj Rzewce zrobił jeszcze wieczorem tako rajza 40 km dookoła jeziora Goczałkowickiego. Nie nagrywałem tego, bo nie wszystkie swoje wyjazdy rowerowe nagrywam. Jedynie te, które są oficjalnymi rajzami. No weź, nie ma co przesadzać. Wiadomo, że im więcej filmów do zrobienia, tym więcej czasu człowiek spędza przed komputerem, a to nie o to chodzi, nie? No to już jest Ustroń, Wiślano trasa rowerowo w kierunku miejscowości Wisła. Asfalt od chyba zeszłego roku? Nie, albo w tym to już się położyli. Ale dobrze zrobił. To co słychać po prawej stronie to DK81. Chociaż to już nie jest w tym miejscu DK81. Jakieś droga województwo. Ale to już numeru nie pamiętam, mimo tego, że jeżdżę nią na skirajzy. Ale gdyby ją pamiętać, wszystkie numery dróg, to chroń cię, Panie Boże. Jednego rowerzystę na trasie spotkał, wjechał na kolarce i póki co jest to na tyle. No wiadomo, środek tygodnia. Raczej takich gości nie będzie na trasie. Aczkolwiek jeżeli mają dzień wolny, no to się tam jakiś znajdzie. No te liście, co już tutaj widzicie na tej trasie, no to świadczy już o tym, że mamy koniec lipca, że jesień się zbliża, kurczę. Jakoś szybko, nie? Ale tak to już jest, że sierpień to już jesień. Liście już lecą. Co niedługo trzeba będzie grabić. A mamy 27 lipca. A ja już jest w centrum Ustronia. No to wjechałek do Wisły. O peruna. A tutaj jest sytuacja taka, że coś przejeżdża. Jakaś maszyna do podbijania kamienia. Tak powinno być. Ale tu już są rajzy zdrowe. Tak.
tak, że ten, kto jest śpiochem tutaj w okolicy, to na pewno już wodzi się o pobudkę. A dobrze. Nie ma co spać, jest 8 rano, trzeba stować. Problem jest jedynie taki, jak ktoś jest na przykład po nocy w robocie. No to sprawa się rypnie wtedy. Pięciu rowerzystów na trasie spotkanych, jak na razie szału nie ma. Zawsze chciałem wjechać do Wisły w tygodniu. Przeważnie robię to w weekendy. Ale od wielu, wielu lat się nie zdarzyło, żeby to było w tygodniu. I to w środę. Sprawdzimy też, czy Wisła się faktycznie odsłoniła. Weszła w życie tutaj jako uchwała krajobrazowo. Ich akcja była taką, że usuwamy wszystkie reklamy, jakieś tam billboardy z przestrzeni publicznej. I to jest dobry pomysł, bardzo dobry. Z tym, że nie wiem, czy bardzo dobry do lokalnego biznesu. Ale myślę, że ja. Na szczęście nie. I to się chwoli. To się chwoli. Plany się rodziły, żeby jechać na Zwardun, ale w zasadzie te okoliczne góry mnie to też trochę interesują. Zwardun możemy zrobić tak, że pojadę tam cugiem. Też jest taka opcja. Teraz się mi właśnie przypomniało. I dobre by było też jechać na Stożek. Ale wiecie, roba mu tak poknoszone we łebie, że może się jeszcze te plany zmienią 30 tysięcy razy. Zwolnij, wiecie, stanę grożę robię. Ale nieczynnie. Sprycha. Ale sprycha. No. Food, drink, grill. Chill. Chill. Wiecie, to już po polsku się nie dopisać. Albo po śląsku. Nie dość. Food, grill, chill i jak ktoś starszy jedzie, kto nie zna angielskiego, to jest pokonany. Podobno dzisiaj ma jeszcze popadać. Zobaczcie, jak się niszczy góry. Wybudowali jakiś apartamentowiec na górach. Moim zdaniem zniszczyli górę całkowicie. Tak samo jak i to. Gołębieski. Ale on jest jeszcze w takim dość spoko miejscu. Natomiast tamten krystal zaszcza straż miejską. Ten krystal to jest nietrafione moim zdaniem. To jest zniszczenie gór. A poza tym ja jestem zwolennikiem, że jeżeli będziesz miał jechać na wczasy, to na pewno nie do hotelu. Bo ja chcę jechać na wczasy, chcę wypocząć, a nie siedzieć zamknięty w jakimś króliczoku. Tu jest parki jakiś. Rundo. Ruchokrężny, aha.
nie wiem, że to ruch okrężny, roba, kurczę, 20 ludzi z mostowo jazdy. Ty nie wiesz o czymś takim. Ale jeden pas jest taki, że przed kościołem to jest i mógł, żeby tak posprzątać coś, nie? Hańba. Przed kościołem taki brudali utrzymywać. W takiej miejscowości jeszcze jak Wisła, nie? No prawdopodobnie kiedyś był chyba dworzec załóżny. Od 1 października 2019 już tutaj nie ma dworca autobusowego. Nie ma dworca autobusowego i został burdel. Natomiast to trzeba doprowadzić na jakiś parking i porządkować. No to się menele gromadzą. No są my już przy centrum przesiadkowym w Wiśle. O, prawie jest tutaj, jak mu siedzibę. Jak widać, prace tutaj trwają. Przebudowa kolei, trakcja już jest. Oni ją nawijają. Wszystko pięknie. O, nie jest pięknie, bo ten tu chyba zapomniał też o parkingu. Ale tu jest strasznie isko. Pewnie zaraz się z nim pogodają. Ale niestety, wiecie jak to czasami było, że najciemniej jest pod latarnią. Tam widać znowu jakieś apartamentowce się będą budować. A tylko jedyno, jak wyjdzie w szczycie te góry, po prostu wzrok. Zniszczyć góry na całego. Faktycznie widzę, że banery reklamowe znikają z Wisły. No i bardzo dobrze. Oczywiście, no znaki drogowe muszą być, no bo to jest normalne, nie? No właśnie. No właśnie. Odnośnie tych znaków drogowych. Tutaj zaczyna się Wiślano trasa rowerowa. I co ciekawe, nie ma ani jednej informacji o tym, że faktycznie ta trasa się tu zaczyna. Hańba, wstyd i w ogóle szok. Panie burmistrzu Wisły, tutaj to trzeba po prostu wołać o pomstę do nieba. To jest wóz kolei śląskich, no bo jak wiemy, cugi tutaj nie docierają z wiadomych powodów, które przed chwilą pokazał. Po przebudowa kolei, a raczej tej strefy. O, smartfonowe zombie na trasie. Naprawdę bardzo rzadka sprawa, żeby tutaj nie było ruchu na deptaku w Wiśle. Żeby można było normalnie rowery jechać, nie? Tam tutaj się coś się buduje. To wiecie co, tam tak wygląda jak w czasach, kiedy nastała pandemia. Była akcja zostań w domu. Wisła naprawdę opustoszało. Wszystko opustoszało, kurczę, jak w początku pandemii. Tylko że z początku pandemii to nawet stolików nie było za bardzo. Jadę na tutaj.
No ma to swój urok przyjechać tygodniem w takie miejsce. Nie ma tyle ludzi, tyle rozmaitych moczoszwajorzy, ale z drugiej strony zaś te wszystkie knajpy, te bary, oni z tego żyją. Oni dzięki temu funkcjonują. Nie? Więc coś za... Wybierz otrzeźwienie. Orzeźwienie właśnie. Przy piwa gratis. Sytuacja jest taka, że chciałbym jechać na Trzykopce Wiszańskie. Żółty szlak. Trzykopce Wiszańskie, Gościejów, Przełęcz, Salmopolska. Znaczy się, że po skosie. Wiślana trasa rowerowa. Odcinek pierwszy. Nowa osada i drzew przemiańskie. No to jest nieaktualne. Tutaj już tam jest. Ten szlak żółty. Trzykopce Wiślańskie. Tam żeś jeszcze nigdy w życiu nie był. Niektóre te ośrodki tutaj są po prostu opuszczone. Kojarzę tutaj filmy z urbexu. Wisła na rejon wyciągu narciarskiego Partecznik. O, takiego wyciągu, taki można powiedzieć oślej łączki. Kto jeździ na nartach, to wie co to za określenie oślo łączka. Ale sztajpa trochę jest. No powiem tak, 17% sztajfa, no to roba już został, a teraz ziemieni, ale chyba pokonany taką sztajfa, 17%. Przynoście już jest, o, już jest git. Trzeba kludzić. Nie ma rady. Jak wam przednie kółko podnosi już, to znaczy się, że już jest. Że już jest słabo, nie? Jakiś chyba wypłaszczyni. Noście procent. Tam było 17. Ale kamera tego nie oddaje. Ale jest już. A co tam robią? Nie ma źle. To tylko chwilowe zmęczenie. Potem będzie okej. 18%. Widzicie. Zaś sztajpa. I okazało się, że ja skręcił mnie tam kaj trzeba, ale już nie będę wracał. Bynajmniej nie mam takiego zamiaru. Dopóki będzie droga, to będę jechał. Kaj wyjadę, to już pierun wie. Kaj w Wiśle. To jest pewne. Dobrze, że nie ma mokro po tych wczorajszych deszczach. Jest jakaś gospoda. Kurde, czy ja tam komuś przez plac nie przejadę. To tutaj jarzębata.
czyli wyszedłeś i wyjechałeś na tę drogę, kaj powinieneś być. Widoki są, zaraz wam te widoki pokażę. Ja sobie wyjadę trochę wyżej. Szlak pieszy żółty. Powiem wam, nigdy tu nie był. Pięknie Szantoria widać. Szantoria, zamgluny szczyt. Rewelacja. No, Szantoria, tam się jeździło na nartach. Tam jest stok widoczny, były tam piechty. Tutaj za tymi drzewami jest skolnity. Tam się wyłanią wyżej soszów, cieślar, stożek, kiczory. Na kiczorach też był piechty. Ponadto, to tu jest góra, która nazywa się Kamienny. Ja, Kamienny. 790 metrów. Wyginął kamień. Jak kamienny, no to musi być kamień, nie? Godzina do Wisły Centrum. No, oczywiście szybciej było, ale to jest wszystko do szlaków pieszych. Jest jakiś kamień. Granicznik. To nie jest teka. To jest zaznaczony prawdopodobnie szczyt kamienny. Widoki Bajunia. Także trochę zamglone. Na rejon Wisły. I kiedyś piorun tam drzewo, żazo. Teren PTTK. Oddział Beskidzki. Cieszynie, przebywanie za zgodą oddziału. Proszę. PTTK. Polskie Turystyczno. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Bajunia. No tego pioruna to by mu się ta piła tam zepsuła, to by było dobrze, to by przestał żazać. Tną te lasy niesamowicie. A po tym to się dziwią, że się góry obsuwają, że zalewo. Wymawiają się kornikiem. Pokażę. Ja. Dobra, jadę w tym. Jakiś chłop tam był, a jest takie korzenia prawie. No ale weźmy rację, bo tną pieruny te lasy niesamowicie. Tak, teraz jadę na miękkim amortyzatorze. Sami widzicie zresztą czemu, bo już jest taki typowo górski szlak. No i przede wszystkim teraz to można spotkać tylko i wyłącznie prawdziwych turystów w górach w tygodniu. Chociaż no w weekendy też, no bo to też nie ma co ludzi dyskwalifikować. No nie każdy ma taki przywilej, że ma wolne dni w tygodniu. Na przykład ja takich przywilejów nie mam. Jedynie urlop. No chyba, żeby wszedł na przykład w sobota. Za sobota też będzie wolny. Też taka opcja istnieje. Pamiętajcie też, że jeżeli jeździcie rowerami po górach, to nie szalejcie. Uszanujcie to, że tutaj jednak na tych szlakach bezwzględne pierwszeństwo mają turyści piesi. I nie gnejcie jak oszaleli. Szanujmy się po prostu. Dobrze, że jest sucho.
że nie ma kałuż, że jest sucho, że nie ma błota, to naprawdę dodaje dużo wiary i skrzydeł. Kwestia pomyśli, no roba, masz fantazję, nie ma sucho, nie ma, że jest sucho, a tu kurde kałuże. No nie, wczoraj dość solidnie lobo. Co ciekawe i co mnie bardziej denerwuje, to dzisiaj po 13 też jakieś deszcze są przewidziane. Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi. Bo ja chcę wrócić w miarę suchy do chałupy. Godą w miarę suchy. A, hamulce piszczą. Szybkie doszło. W miarę suchy. No bo raczej całkowicie suchy to już nie jestem. Jednak te sztajfy człowieka zmoczyły. O. Kurczę, ją zamiast wyżej to jest coraz niżej. Jak to jest? Tak nie może być. Trzy kopce wiślańskie. Nigdy tu nie był. Tam zaś ktoś drzewo pnie. Tam jest szlak w stronę równicy. Jest bajunia. To co to jest za rejon, to nie bardzo wiem. Jakby tu był jakiś stok narciarski widoczny, to jeszcze okej, ale to byś wiedział, ale nie wiem właśnie. Tak, to jest telesforówka, a koło telesforówki mamy takie oto znalezisko, co mnie szczególnie nie dziwi. Kamień TK, Komory Cieszyński. Z tyłu nie widać żadnego numeru. No, ale fajnie, dobrze, że tutaj jest. Podobno, że ich jest tutaj dużo, w tej okolicy. Tam mamy mapę. Dobrze wiedzieć. Ale sworówka jest czynna od 10 rano przez wakacje. Co tutaj mamy? Kto tutaj był? Centrum rowerów elektrycznych Ecobike, Włóczyki z gór, kanał na YouTubie, Analiza z Bike. Proszę. Beskidy rowerem. O właśnie. Widzicie gościa? Oglądam ten kanał. Taki brodziaty chłop. Taki fez brodziaty. Był tutaj. No proszę. Brenna i okolice trasy MTB. No mnie raczej MTB nie interesuje. To jest.
Bierz Gościejów. Tam jest czarny szlak na Wisła Nowa Osada. Doliną Gościejowa godzina. O, widać, że dość stromo. Tutaj jest jakiś pomnik taki zrobiony. Pamięci Arkadiusza Kremzy. Ale cześć jego pamięci. Bierz Gościejów. Czyli Sporówka. No to są okolice szczytu Jawierzny. Nie zauważyłem tutaj żadnej tabliczki. Ojojoj, korzenie. No, pomału się zbliżamy do Salmopolu. Słuchajcie, po drodze spotkałem na tym poprzednim szczycie, nie Gościejów, tylko w okolicach Smerekowca, spotkałem taką starszą panią, turystka pieszo. No i tam chwilę mnie pogadali. O, jako granica, no tak, bo to jest granica Brynnej Wisły. Chwilę mnie, o, jaki piękny szmaterlok. Chwilę mnie pogadali, nie, tam o tych górach tutejszych. Ja i godę, że głównie to jeżdżę na rowerze i na nartach. O skiturach też jakiś powiedział. No i piechty też, że za bajtka kiedyś chodził. I ciągle jakoś tak niby chcę wrócić. No jak żeś miał rower w serwisie, to żeś zrobił taką rajza piechty. Jest w planach kolejno. No bo jednak góry to chyba bardziej tak piechty pasują. No i godali mi też, że ona tam napisała wniosek do PTTK, czyli Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w sprawie zabezpieczenia szlaku w okolicach Salmopola. I godała, że zamontowali tam łańcuchy. Okay. No i trochę mnie to przeraziło, bo rower, kurcze, i łańcuchy. No to raczej średnia sprawa. Mam nadzieję, że... Ale ona powiedziała, że tam pan wyjedzie na asfalt, nie będzie problemu, a szlak idzie obok tej drogi i tam jest podobno troszkę stromo i tam kajś są te łańcuchy. Także... O, tu też jest strum. Oj, strumy zjazd. Nie. Roba się wszędzie. Pamiętajcie, że góry, że do gór trzeba mieć szacunek i nie szarżować. Tak więc jak się trochę przejdę, to też mnie szlak nie trafi. A trzeba też pamiętać o tym, że tutaj na szlaku turystycznym pieszym to my rowerzyści są gośćmi. I przede wszystkim tutaj trzeba mieć szacunek do ludzi, którzy poruszają się piechty. Chyba nie jest zwolennikiem jakiś taki szarżowanie rowerem po górach. Jakieś tam downhiller i te inne rzeczy to nie moja bajka. Chociaż oglądam tego gościa z Beskidy rowerem, ale to już jest zupełnie inna liga. Ja, jak jest takie trudniejsze podejście czy zejście, wolę się po prostu przejść. Nie samym rowerem człowiek żyje, nie? Więc to spacerować też trzeba. Jest tu taki szlak. Odbiłem od tego żółtego szlaku z Trzech Kopców na Salmopol. Takim chodniczkiem się szło. Takie dziwne znakowanie jakieś. Teraz słyszę tam u wierchu, że już auta jeżdżą, a ten szlak on idzie jakaś tam, prosto. I zastanawiam się, czy tą pożarówką tutaj nie podejść, bo ta droga naprawdę jest już blisko.
Widzę tutaj nawet, że jest ten winkiel tutaj niedaleko. Więc chyba se dam spokój z tym szlakiem. Chociaż kusi mnie ten szlak. On mi tu pokazuje, że idzie w kierunku Grabowej, ale nie za bardzo mi się chce tam szwindać, bo ja chcę jechać na Salmopol i potem tą pożarówką tam w stronę Malinowa czy Gawlasigo. Oczywiście nie na te góry, tylko w ich okolice. No to więc. 11%. No właśnie. No to więc chyba tutaj się trochę wygramulę. Więc dotarł na drogę, na przełęcz salmopolską. Ale to podejście, co tam było, 20%, słuchajcie. Naprawdę mega ciężko. Strumo jak stopierun. Ale już my są uratowani. Ocaleni. Szczerk, siła energii. Narty i rowery. No. Mi to pasuje, tylko że szczerku za bardzo nie lubię. No to już jestem na drodze z Białego Krzyża w stronę Cienkowa. Gdzie jest rejon Gawlasigo, te różne inne tam okolice. Sytuacja jest taka, że zjadłem chłobiot na Białym Krzyżu, czyli na przełęczy Salmopolski, a ten chłobiot to były gumi klejzy, modro kapusta i rolada, czyli śląski chłobiot. 10 gumi klejzów, modro kapusta, rolada, ogórki, tomata i jakoś jeszcze zielenina. Ale było to bardzo dobre. Teraz jest taka sytuacja, że po takim łobiedzie trzeba trochę odczekać i się nie forsować za bardzo, bo za chwilę go mogę zobaczyć ponownie. Kurde, ale dziura tu jest. Ja pierdziela, ale nora. Widzicie to? Nie widzicie. Wyjść się tam nie za bardzo do. Chyba, że tu z tej strony. Ja pierdolę. Nie próbuję, bo tu jest jeszcze wyróżne łbym. Tu jest sypki jakiś już wirek. Nie próbuję. Ale nura. Potężna. Mi się będzie dało? Za bardzo. Nie. Ale zima tam idzie od tego. Nie ujechałeś dalej. No my na tym to jakoś nora. Nieźle. Powiem, bo tutaj jest bajunia. Jak zawsze bajunia. Widoki super. Widać stację narciarską Cieńków i osadę Malinka, czyli ten z Wisły. Naprawdę rewelacyjna trasa. Lubię tutaj jeździć. Byłem tu na skiturach, byłem tu rowerem. No pięknych tu chyba jeszcze nie był. Raczej nie. Ale wiem, że było tak, że na skiturach my tutaj 21 grudnia, 12 grudnia zaczynali sezon. Szliśmy wtedy przez Malinowską skałę. Generalnie rzecz biorąc,
Jest ona tutaj niedaleko, ale z rowerem tam wyjść średni pomysł. Chociaż no, bez kiedy rowerem tam wyjechał. Ale ja jednak nie mam takiego rowera, a wolę jednak takimi pożarówkami jechać teraz. Tym bardziej, że widzę, że coś tam od zachodu chyba chmurek przybywa. No, była mowa o deszczu dzisiaj, tak więc możliwe, że będę wracał do chałupy w deszczu. Nie chciałbym tego, no ale czasami na to nie poradzę nic. Ale się tutaj góry osuwają niesamowicie. No i tam właśnie widzimy odejście w stronę Malinowskiej Skały. Wcześniej odbiegł się przełęcz malinów. Fajna sprawa. Chyba, że jeszcze tam z rowerem nie ciska. Bo ja mam trochę inny plan. A podsunął mi go gość z kanału Trochu Rowerów. A zaś on o tej trasie wie też z pewnego kanału. Nazwy jednak nie zdradzi. Możliwe, że i odmiennie. A jo, akurat godą nazwy kanału, które oglądam, bo do mnie to nie jest żadna tajemnica. Po prostu no. Oglądam Trochu Roweru. Oglądam bez kiby rowerem. Więc ja tam tę naklejkę zostawił. Oglądam też Gustawa. Gustaw Bike Vlog, chociaż on się też opiernicza w ostatnim czasie z filmami. Ale wydaje mi się, nie wydaje mi się, bo to raczej na pewno było, że jak jodłem łobiot przy Białym Krzyżu, to jechał gość ubrany w ta ich koszulka. Gustaw coś tam, Friday Island Pro Cycling Team, czy jakoś to tak mają. Nazwa angielsko. A wiecie co ja o takich nazwach myślę? No. A więc moim zdaniem powinny być polskie nazwy, a już Gustaw Ślązok to powinien mieć śląską nazwę. No ale to już jest jego sprawa. W każdym razie Friday Island Pro Cycling Team, czy jakoś tak się to tam nazywało. I te koszulki tam mają z tymi palmami. Oj. W każdym razie trzeba dać pozór na te żłoby, co tutaj są, żeby przypadkiem koła tam nie wpierdzielić, no wtedy będzie nieciekawie. Generalnie rzecz biorąc, to jest to koło Gawlasigo. Tam jest druga nacinków, żółty szlak. Tu z lewej strony żeś przyjechał, a tam z wierchu my złazili na skiturach w grudniu 2021. Nigdy nie jechał tutaj. Trochu roweru tu jechał właśnie. Także oglądowa ta trasa. A ja więc się dzisiaj tu przejadę. A to są okolice Wisły, więc stracić się tutaj raczej nie stracę. Hamulce mi piszczą. No, dzisiaj hamulce to... Najgorsze są te żłoby, to są też drugie. Ale jest dzisiaj ogień. Myślałem jechać gdzieś dalej w Pieliny, ale uznałem, że nasze Beskidy też trzeba trochę odkryć. W końcu dzisiaj, że był w miejscach, że rowerem nigdy nie był, chociażby telesporówka. A tutaj też, że nigdy nie był w tym miejscu na rowerze, więc czas najwyższy poznać na rowerze. Nie widzę tutaj za bardzo gnoł, poza tym nawet się nie do, bo ciągle są te żłoby
dzięki tej szału nie ma. Na Cienkowie rzek już wiele razy był. Zresztą nie tylko rowerem, na nartach też. Więc dzisiaj go odpuścimy, chyba że mnie ta druga tam zaprowadzi. Jadę jakąś tą drugą pożarówką już. Nie wiem, czy zajadę, być może w rejon Przysłopu. Przysłop to oczywiście Wisła 1200, nie? Tam się zaczynało i kończyło, nie? Chociaż w tym roku się nie kończyło, bo była Wisła 1200 Extreme, czyli 2400 jechali z Gdańska do Wisły i nawet z Wisły do Gdańska, słuchajcie. No i oczywiście wygrał to pan Radosław. Także no, szacun do chłopa. Gołębiewski, o, Radosław Gołębiewski. Ale to chyba nie ma nic wspólnego z tymi hotelami. A może mo? Chociaż właściciel hotelów, ten Gołębiewski, u mnie żyje i umarł niedawno. Świeć Panie nad jego duszą. No to jadymy w stronę Baranowej Góry. Stary zwyczaj w górach jadę się każdemu dzień dobry. Ponoć to są okolice Przysłopu. Jest jakoś szutrówka. Teraz moje pytanie jest takie. To ja zwierzę, żeby nie upoważniony w tym zwierzę. Kaj to tu prowadzi? Widać, że fajnie taki jest. Tak, znajdujemy się przy schronisku Przysłop. Tutaj biegnie też główny szlak beskidzki GSB z Ustronia na Wołosatę. Tu mamy jego przebieg, to czerwone, a więc przez Czantorio, Ostorzek, Kubolonka, Marania Góra, Romanka, Mędralowa, Babia Góra. No i tam rejon Jordanowa, Rabki Zdroje, Turbacz, Lubań, Kościnko nad Gnańcem, czyli Pieniny, Piwniczna Zdrój, Krynica Zdrój, Hańczowa, Wołowiec, Świeżowa i Wojnicz Zdrój, Puławy Górne, Komańcza, Duszatyn, Przysłup, Połonina Wetnińska, Ustrzyki Górne, Halicz i Wołosate. Bieszczada przy granicy ukraińskiej. I schroniska. Rejon schroniska, właściwie od schroniska na Przysłopie. Szczerze powiedziawszy, schronisko takie nijakie, taki PRL bym powiedział. No ale bardziej taki dom czasowy, o. Ale jak najbardziej godne polecenia. Z tym, że ja tam akurat nie był za bardzo, bo pojedzony jest, wodę mam, a bynajmniej zawsze idzie nabrać jakiś
wielki popyt tej potoku, no więc nie jest to jakiś wielki problem. Oj, zaczyna się asfalt tutaj, bo to jest, zdaje się, jakoś wisełka, ale chyba czarna wisełka. Bo tam dalej już jest Baranio Góra. Tak, jest rezerwat nawet. Tam już po prostu wyjechać nie sposób. Chociaż tym, co jechał rowerem przez Europę, to tam wyjechał. No i inny asfalt. No i z tym, dalszą wyprawą to będzie problem, bo tam się coś ich chmurzy. Dobry? Dobry. Wreszcie od Salmopolu mamy jakiś asfalt pierwszy do... Środek tygodnia, a turystów tutaj dość sporo. Odchodzi druga na stosówkę. Szlak już odszedł dawno, czerwony. A więc kierunek stosówka. Dobry. Jedna stosówka. Jest i kościółek, nowy kościółek, niestety stary się wygorął, stary kościółek, ponoć że od choinki. I powiem wam, że jest niesamowicie w szoku, że już tak łagodnie wyjechał. Od tej drugi na przysłop, bo jak ja tu kiedyś pierwszy raz z panem Jurkiem jechał, to że tu umierał pod ta sztajpa. Teraz mi to jakoś niezwykle szybko poszło. Zobaczymy, czy się dowieść do kościółka. Dosiedliś. Oczywiście drzwi będziemy zamykać, hełmy szczepujemy. Bo przecież do kościoła w hełmie nie będę wchodził. Ładnie trochę dali chyba niewrodzenie. A tutaj tu woda świetna. Rowa zdobył tego samego dnia i Salmopol, i Kubalonkę w tej chwili. A więc nie samo rzecz. Niesamowita sprawa. Jest i Salmopol, jest i Kubalonka. Naprawdę super.
fajny ten. Diablak? Nie, diablak to nie. Diablak nie jadę. Wisły Łabajowa. Też ta koszulówka tutaj jest. Trzeba skręcić koło kościółka na Kubalunce. I potem za osiedlem w prawo. I mamy za szczytrówka. Powiem wam, że jest to zachwycony tymi szczytrówkami. Jak na razie. Jedynie te żłoby mnie trochę znerwiają. Ale ze żłobami tak to jest, że znerwiają. O właśnie. Że te metalowe nie są takie groźne jak te drewniane. Na Przełęczy Łączecko, powiem wam, widok jest mega na Istebną, na Ochodzitą tam dali. Może wkleję wam teraz zdjęcie, ale na pewno go zobaczycie na Relive na koniec filmu. Tutaj skrzyżowanie szlaków czerwony i niebieski. Czerwony to jest oczywiście główny szlak beskidzki, a niebieski idzie w stronę Jabłonkowa, a tu do Wisły Głębce. Więc pod Kierkawicą, rozdrożę pod Kierkawicą. Ale ja wiem, że ten niebieski idzie też w stronę Stoszka. I on potem tak ścina te Kierkawice. Znaczy się, że tam. Dobra, no to ja znam ten niebieski. No ja tam na skiturach szedł, a więc cisnymy. Mamy godzinę 17. Tak jeszcze 3 godziny i trzeba będzie się stąd brać. Się będzie ćmić. A lampę, że chce wziął. No jak już ktoś pamięta, albo i nie pamięta, była tutaj rajza Piechty. To jest niebieski szlak. Tam po lewej stronie mamy Kiczory, ale tam się rowerem po prostu nie dojechać. Była tu też skituring rajza, czyli na skiturach też zresztą był. Zresztą teraz się te rajzy wszystkie trzy pokryją, bo będzie stożek. Potem mam nadzieję cieślar i mam nadzieję Soszów Wielki. No nie myślałem, że tu nie da jechać na rowerze. Ale na Stoszku kiedyś żeś był. I powiem wam, że szykuje się sensacja. A na Stoszku to ja ho, 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 lat nie był na rowerze. Na tym pniu, że tutaj siedzi. Jakże był, jak była rajza Piechty. Tak, 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 tak. Te budki, które mam na sobie, tutaj szły. One już ten teren to poznały. I też tu było wtedy tak barżowo-wato. Z tym, że jest tak, że roba ma tę przewagę, że jedzie. Można porównać to do skiturów. Wiesz, już wtedy też chyba tutaj wracał, już nie pamiętam. Mam nadzieję, że się z rowerem nic nie stanie po tych wertepach. Chociaż to jest rower MTB. On powinien po takich wertepach jeździć. Okuny też. No i myślę, że za widoka jeszcze uda się mi dotrzeć do chałupy. Jak tam zmęczenie? Powiem wam, na chwilę obecną nie ma żadnego zmęczenia. A mamy już ponad 70 km po górach. Praktycznie. Bo co to jest? No dobra, nie 70, ale tak z 40 po górach będzie. 35 jest do Wisły. No to. Zresztą mamy dokładnie na rozdział, powiem. Musi się mi wyświetlić. Nie chce się tu wyświetlać. Dać pozór. O, granica jest bardzo blisko. No, pierunie, wyświetluj się. Nie podwieź się. No co za uparciuszka.
82 kilometr mamy. Także już okolice Kierkawicy. Także jest fajnie. Na czerwony szlak trzeba wjechać i wydymy fałkę. Znaczy się, że na stożku. I ale też i maliny leśne tutaj. O, leśne są lepsze jak takie do ogrodu. Dobre są. Niam, niam. To jest na granicy polsko-czeski. Zaś na szlaku czerwonym GSB. Oczywiście było się tu i na nartach, i piechty. No to teraz się jest i na kole. Tu jest od razu ciepło. Są my już na tym wierchu. Teraz się zastanawiam, co dalej. Ładnie zimno. Jakiś żarło by się przydało. I teraz jest pytanie, czy ze stożka złazić tą stromizną. Raczej się tego bardzo mocno obawiam, a nóg połamać nie chcę. Ani też rowera rozwalić. Czy też tak jak na skiturach. Wydaje mi się, że opcja jak na skiturach jest bardziej mądro. W każdym razie po lewej stronie mamy już Republika Czesko. Słupek graniczny też wywalił. Mandat się należy. A po prawej oczywiście Polska. No i chyba po raz pierwszy od wielu lat, na pewno pierwszy raz na tym rowerze, osiągniemy Stożek Wielki. Góra, która była przez tyle lat nieosiągalna, jeśli chodzi o moje rajdy rowerowe. Tu kiedyś był z Michałem i z Szymonem, ale to było jeszcze w czasach szkoły. A do szkoły nie chodzę już, ho, 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 do resortówki od 2006 roku. W 2006 roku, że resortówka skończył. A moment 2022. No to trochę jest. Jeszcze wtedy była z nami jego dziewczyna, Angelina. On ją nazywał Gina wtedy. A Szymona. Dzisiaj już jest żona tej dzieciaki. Inną oczywiście. A ja dali kawaler. Michał chyba też. Słupki graniczne. No. Niestety zdechły las po czeskiej stronie. Wielka szkoda. Aj. Wycieramy w stronę stoku. Na stożku. Myślę, że jest na stożku praktycznie. Z prawej strony. Jeżdżą ze stożka w kierunku małego stożka i Cieślara. Posiliłem się w schronisku Szarlotką. Kupiłem sobie wodę, dołożyłem mi tabletki Vitorsal i energia jest. O, ale tu jest za strumo. I roba nie wydzieje, chłopi to pójdzie. O, i opuściłem wielki stożek. Teraz już tylko Cieślar. Tu zdobycio. I potem Soszów i też trochę się wahą w tym Soszowym,
Ale czas mamy dobry w sumie, jest po 6. Mi się dopiero po 9. Na pewno w ciągu 3 godzin dotrę na coś. Na dwóch zdęt. Chyba, że się wyrąbię tak. Nie chciałbyś. Zaraz podjeżdżą na zielonej stronie. Raczej chyba nie będę tam podjeżdżać. Raczej go minę. Bo się już tam nie chcę podjeżdżać. Jeszcze muszę mieć siły na cieślar. No i wrócić do chałupy. Już na rowerze. Tak, no to mamy zdobyty cieślar. No i mamy tutaj, już go pokazywał, słupek TK, ale jakoś tak dziwnie, bo jest KT, chude, złomowych papry, KT 284, a tu jest poprawnie TK, ale nie jest pofarbione. No, także moja górska rajza chyba się już kończy, pomału, jeszcze Soszów, tam są Czechy, a ten słupek już chyba jest na granicy w zasadzie. No to można powiedzieć, że witamy na Soszowie, a konkretnie na Dziewiczym Stoku. Tam kurczę padzę chyba. Niedobrze to wygląda. Jest mój rower. No to jest Dziewiczy Stok. Obowiązkowy punkt. No już wszystko jasne. Że są my na Soszowie. Tego miejsca przedstawiać nie trzeba. Wszyscy, co oglądają moje filmy, znają doskonale. Z nart. Tak jest, Soszów Wielki. Ale tutaj witają mnie świerszcze, słuchajcie. Widoki bardzo znane. No i na nartach się to takie strumienie wydaje, to wam powiem. Idę sobie po stoku. Rasa narciarsko na Soszowie, która aktualnie jest drogą. Oczywiście taką zwykłą drogą górską, ale tu się jeździ na krychach. Tu to się jeździ na krychy. Niestety na rowerze tak nie idzie zjechać. Nie wiem czemu, ale zawsze stok mi się wydaje w lecie bardziej strumy. W zimie tego tak nie widać. Piękne chwile w zimie tutaj przeżywałem. Pewnie jeszcze nie rozprzeżyję. Cholera, krzykupa. No to jeszcze rowia bym poprosił. Narciarski. Tutaj się zazwyczaj kończą skrajdzi. Jest śnieg, a nie taka wielka trawa.
to dobrze, no to dzięki za skierać za wszystkim. Wjeżdżamy na parking. Jeszcze nie godzę, czym cię siedzę. O, tu się coś dzieje. Coś jest przyłożone. Jak nie było ścieżki, to już też było. Dobra. No jeszcze hamulce to ja swoje dostaną. Trzeba wjechać tym drugim. No i w tym miejscu w Jaworniku, wjeżdżając na WTR-kę, zamknąłem pętlę. I dookoła Wisły Rzechowie dało mi się to. Teraz już tylko dojechać do domu. Ukąpać się. Idę. Jest godzina 20. O tej porze miałem zjeżdżać z gór. Taki był plan. A tym samym skrytnęło mi już 100 km. Pięknie. Smartfonowe zombie. No to kończymy ta naszą rajza. Ja już jestem w Brunowie. No słuchajcie, nogi mi już dają do zrozumienia, że to już koniec. Chociaż no, może by jeszcze kaj pojechał, ale sami widzicie, że już się robi cima. Dzisiaj było wszystko super. Cała rajza super. Pogoda super. Nawet 20 stopni nie było. Słuchajcie. Tam przez moment się trochę ta lampa robiła, ale temperatura była idealna, słuchajcie, idealna. Także no, 125 km, jeszcze tam z 1-2 przybędzie. Naprawdę mega. Co prawda kółka mam uciaprane od błota, ale dzisiaj było fantastycznie. Mimo tego, że już mięśnie dawają znać, że trzeba kończyć. Trochę już głód też mam, więc no jest 20 po 9, 21:20. No i to już jest pora, kiedy trzeba kończyć, a zacząłem o 6 rano, słuchajcie. Także no, cały dzień poza domem, ale śląski łobiot, to jest to, daje power. Dobra, no to power już trochę ze mnie z los. Żegnamy się z WTR-em. I ja też żegnam się z wami. Trzymcie się i do zaś.